W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakie masz szanse przejścia badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, kiedy skierowano Cię tam z powodu cukrzycy insulinozależnej, ale również każdej innej cukrzycy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza, któregoż to widza sytuację pogarsza fakt, że jeszcze się uczy i po prostu nie ma pieniędzy na badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Witam, mam pewną sprawę, liczę na Pana pomoc. Otóż idąc na badania do prawa jazdy, nie uzgodniłem z lekarzem, że mam cukrzycę. Mój błąd, no po rozmowach z różnymi osobami zrozumiałem, że należy poinformować tylko o zasłabnięciach i tak dalej, a nie o samej chorobie. Zdałem szczęśliwie za pierwszym razem egzamin na prawo jazdy, a po około miesiącu przyszło mi pismo ze starostwa, że wszczęto wobec mnie postępowanie, ponieważ wpłynęła informacja z Powiatowej Komisji Lekarskiej, gdzie skierowała mnie WKU, czyli Wojskowa Komenda Uzupełnień i wniesiono informację, że tąże właśnie chorobę posiadam, czyli cukrzycę. Po około tygodniu przyszło kolejne pismo, no właśnie ze skierowaniem na badania do WOMP. Na badania miałem się stawić w terminie do 1 miesiąca, a orzeczenie przedstawić organowi kierującemu na badania w terminie do 3 miesięcy, czyli musiałem staroście zanieść jakieś orzeczenie, albo pozytywne, albo negatywne i termin ten mija 15 lipca. Niestety uczę się jeszcze i nie mam pieniędzy, żeby pójść na te badania, natomiast nasuwają mi się następujące pytania. Czy gdy nie dostarczę orzeczenia w terminie, o którym napisałem, no to prawo jazdy zostanie od razu unieważnione, czy dostanę jakiś okres, kiedy to będzie urząd robił? Nie złapała mnie policja, nie byłem pod wpływem alkoholu, no nie spowodowałem żadnego wypadku, no i czy konieczne jest badanie w WOMP, które nie jest tanie? Czy można to załatwić w inny sposób, no przykładowo poprzez innego lekarza medycyny pracy, gdzie badanie kosztuje około 60 zł, no przypominam, że w WOMP-ie ponad 400. Oczywiście poszedłbym tam z opinią diabetologa i z wymianą prawka na terminowe. No i czy gdy po terminie unieważnią mi to prawo jazdy, to będę musiał jeszcze raz przystępować do egzaminu w WORD, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Czekam na odpowiedź od Pana, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Jeżeli Pan nie ma czasu na odpowiedź tutaj, proszę napisać, czy można zgłosić się do Pana oddziału we Wrocławiu i w jaki sposób, no czy trzeba się wcześniej zarejestrować. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Aby było jasne dla Ciebie i dla mojego widza, bez wizyty w WOM, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, w podobnej sytuacji stracisz prawo jazdy. No, a Twój stan materialny, czy jesteś biedny, czy bogaty, czy Cię stać na to, czy nie stać, po prostu nikogo nie interesuje. Jak to mówią, płacz i płać, płacz i płać. Czy jest jakiekolwiek wyjście z tejże nieciekawej sytuacji? No w zasadzie poszedłbym do swojego diabetologa, no, a od opinii tego diabetologa będzie najwięcej zależało. No. Po prostu poprosiłbym go o wypełnienie takiej karty konsultacyjnej diabetologicznej, kartę tą się okazuje później lekarzowi w WOMP. No i tak teoretycznie wszystko zależy od stanu Twojego zdrowia, czyli stanu wyrównania i Twojej świadomości tejże cukrzycy. Zacytuję Ci tutaj fragment troszeczkę zmieniony przeze mnie stosownego rozporządzenia ministra zdrowia. Zmieniłem tylko dlatego, żeby tam nie powtarzać wszystkich kategorii prawa jazdy w kółko Macieju. Osobie leczonej farmakologicznie, ubiegającej się o prawo jazdy kategorii A, B albo posiadającej to prawo jazdy, można je wydawać albo przedłużać okres jego ważności pod warunkiem przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku, przy czym okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać 5 lat. Czyli jak widzisz, raczej będzie tutaj skrócenie terminu prawa jazdy, ważności tego prawa jazdy, natomiast ustawodawca dopuszcza prawo jazdy u osób z cukrzycą. Wykazania się przez osobę ubiegającą się o prawo jazdy, czyli pewnie jak oglądasz ten filmik, to chodzi o Ciebie, lub posiadającą prawo jazdy, pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, no w szczególności zagrożenia utratą przytomności. Czyli co? Że no musisz rozumieć zagrożenie, jakie potencjalnie
napad hipoglikemii może u Ciebie stworzyć, znaczy nawet nie u Ciebie, tylko u innych użytkowników ruchu drogowego też. Odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę chorą na cukrzycę, no w przypadku insulinoterapii przedstawienie opinii specjalisty diabetologa. Czyli co z tego tak praktycznie wynika? No chodzi tutaj głównie o uczęszczanie do lekarzy, czyli lekarz rodzinny, wspomniany tutaj diabetolog, pomiary cukru, tam glukometrem jakimś, no dobrze sobie to dokumentować, że tak powiem, aby to przy pokazywaniu w jakimś WOMP-ie czy innym, no był jakiś dokument, jakiś wydruk na papierze, że no coś tam robiłeś w tym kierunku, prawda? Regularne branie leku, czyli tej insuliny, czy jakichś innych leków, regularne odżywianie się i tak dalej. No w przypadku, o którym mowa wcześniej, bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest nawracająca, powtarzam, nawracająca ciężka hipoglikemia oraz nieświadomość hipoglikemii. Czyli jeżeli powiedzmy miałeś w ostatnim jakimś czasie, miesiąca, dwóch czy nawet roku, dwa przypadki ciężkiej hipoglikemii, która spowodowała konieczność pomocy jakiejś drugiej osoby w celu uzyskania ustąpienia objawów oraz normalizacji glikemii, no to również masz zerowe szanse na to prawko. Przynajmniej póki tej glikemii sobie nie unormalizujesz. Z reguły tą drugą osobą, która Ci pomaga i która raczej pisze do Wydziału Komunikacji, jest lekarz na różnych oddziałach ratunkowych czy innych, no bo tam nie sądzę, żeby tam ojciec, matka, brat, siostra coś tam do Wydziału Komunikacji pisali. Raczej oni szybko zawożą Cię na SOR, żeby Ci coś tam ktoś tam pomógł. Reasumując to wszystko, no tak teoretycznie masz no, pewną szansę, sporą szansę na prawo jazdy terminowe na okres 5 lat, no, do tych następnych badań lekarskich. No, w praktyce różnie to bywa. Z reguły jest taki mały konflikt interesów, bo na różnego rodzaju komisjach, powiedzmy wojskowych, czy tam jakichś komisjach do spraw niepełnosprawności, no, czy jakichś innych sytuacjach u lekarza, powiedzmy na SOR-ze, z reguły przyznajesz się do wszystkich swoich napadów. No, a dla tych lekarzy, dla tych komisji jest to podstawą skierowania Ciebie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, poprzez oczywiście pismo do starosty. No tak woli ścisłości, nawet w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy rzadko dają dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, dają Ci szansę, no i oznacza to, że po pewnym czasie możesz przejść powtórne badania, no i otrzymać orzeczenie pozytywne. Z reguły oczywiście są to dla Ciebie dodatkowe koszty, ponad 400 zł oraz jeżeli sprawa przeciągnie się ponad 12 miesięcy, konieczność powtórnego egzaminu na prawko WORD, czyli najlepiej sprawę załatwić do tych 12 miesięcy. Na tym kończę. Jak miałeś podobną sytuację, to opisz ją pod tym wideo, być może się to komuś przyda. No w końcu w cukrzycy są tam pewne jakieś tam charakterystyczne rzeczy i Polska jest krajem 38-milionowym, także no, pewne objawy mogą być podobne u Ciebie, jak i u tej osoby z filmiku. No, jeżeli jeszcze nie jesteś, powtarzam, nie jesteś moim widzem, koniecznie już teraz dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. No, tutaj są linki do subskrypcji na dole i po mojej prawej stronie, po Twojej lewej. Korzyścią z tego jest to, że jako pierwszy otrzymasz moje najnowsze filmiki. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tak na marginesie, aż mi się łezka wokół zakręciła. Pamiętam, że kiedyś po Borowi lata 80., 90., a nawet jeszcze 2000, no w sumie masowo sobie załatwiali różną dokumentację medyczną na wszelakie choroby świata, aby tylko nie pójść do tego woja. No, pamiętam cukrzycę, znaczy cukrzycę może nie, ale padaczka, alkoholizm, choroby psychiczne. Natomiast no, nie bali się, ponieważ praktycznie wtedy nikt z komisji nie wysyłał powiadomień do Wydziału Komunikacji i szczerze mówiąc nie pamiętam, aby komuś zabrano za jakąś dokumentację czy za jakąś chorobę stwierdzoną na komisji wojskowej prawo jazdy. Natomiast dzisiaj, w sumie kiedy pobór do wojska jest formalnością, w zasadzie Cię
tylko rejestrują, czy istniejesz, czy nie istniejesz na wypadek wojny. No, nikogo do wojska na siłę nie biorą, ale takie przypadki jak ten są od razu zgłaszane. Cukrzyca, padaczka, czy tam coś innego. No i taką sytuację doświadczył właśnie mój widz. No i potem nagle wyszły pewne zgryzoty. Także mowa jest srebrem, no milczenie złotem. Chciałoby się powiedzieć, że to nie tylko trzeba uważać w restauracji Sowa i Przyjaciele. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.